Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Co powiecie na to, że w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dom, który możecie wybudować bez pozwolenia, na tak zwane zgłoszenie, a dodatkowo dom ten nie będzie kosztował Was więcej za energię elektryczną, aniżeli 200 zł w roku. Zainteresowani? Zapraszam do oglądania. Zapraszam Was do środka. I znajdujemy się w budynku Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 metrów kwadratowych. Dom ten ma szerokość 4,6 metra, długość 7,5 metra i wysokość 6 metrów. Jest on z drobnymi modyfikacjami inwestorów versus to, co mamy na stronie internetowej. Ale jak wiecie, jesteśmy elastyczni, więc te zmiany wcześniej omówiliśmy z inwestorami, przełożyliśmy je na papier, a potem wybudowaliśmy im właśnie ten dom, w którym się znajdujecie. Dom ten ma duży salon z aneksem kuchennym, nie ma tej dodatkowej dolnej sypialni, jest duża przestrzeń na dole. Na górze jest antresola w kształcie litery L, ale tradycyjnie zaczniemy od łazienki. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda łazienka w projekcie Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 metrów kwadratowych. Tu jest klamka. Chodźcie, zapraszam. I znajdujemy się w łazience. Łazienka ma niecałe 3 metry kwadratowe powierzchni, ale zobaczcie, to co powinno, to się tutaj zmieściło. Mamy umywalkę, mamy lustro, co ważne, mamy również okno, które jest otwieralne i uchylane, mamy kabinę prysznicową oraz ubikację. Dodatkowo, to co mi się bardzo podoba, jak inwestorzy zaaranżowali tą łazienkę, to to, że znalazło się tutaj miejsce na dwie całkiem pojemne szafeczki, takie, w których są otwierane drzwiczki, które też służą za lustro i dzięki temu, że z jednej strony mamy lustro, z drugiej strony mamy lustro, to wydaje się ta łazienka dużo większa niż jest w rzeczywistości. Naprawdę fajne triki. Dodam, że inwestor wykonywał wykończenie we własnym zakresie, więc naprawdę czapki z głów, jak to wszystko tutaj ładnie wygląda i do tego jest przemyślane, bo zobaczcie taką rzecz. Po wejściu do budynku mamy tą wnękę. Wielu widzów naszego kanału nie wierzyło, że w tej wnęce może powstać jakaś szafa, jakaś skrytka, jakiś schowek. No to słuchajcie, dla niedowiarków. Mamy tutaj miejsce, w którym inwestor ma skrzynkę elektryczną oraz falownik od fotowoltaiki. I zobaczcie, jak to jest tutaj ukryte. Jest również wiadro na mopa, jest również odkurzacz. Czyli zobaczcie, ta wnęka jest wykorzystana właściwie co do każdego centymetra. I aby falownik się od fotowoltaiki nie przegrzewał, bo on musi być cały czas wentylowany, to zobaczcie, jaką inwestor wykonał tutaj obudowę właśnie tej wnęki, która ma takie dziury, przez które wpada powietrze i cała ta elektryka jest wentylowana. Także nawet na takie rzeczy warto czasem zwracać uwagę. I zapraszam Was do aneksu kuchennego, w którym będziecie zaskoczeni, jak dużo sprzętów się zmieściło. No bo zobaczcie, mamy pełnowymiarową lodówkę z zamrażarką. Mamy w zabudowie mikrofalówkę, piekarnik, mamy dużą czteropalnikową płytę indukcyjną, ładny, stylowy okap, zlew i cała masa szafek, szafeczek, schowków. Znalazło się również miejsce na zmywarkę i duży blat roboczy. Do czego chcieć więcej w takim domu? Przejdziemy teraz do tego salonu, ale idąc do salonu mijamy dużą szafę. To jest coś, na co ja zwracam bardzo dużą uwagę, nie tylko w kompaktowych domach, ale w ogóle w domach, żeby było miejsce na przechowywanie różnych rzeczy. I mamy tutaj dużą szafę, mamy szafkę w tym przejściu między salonem a aneksem kuchennym. Jest tutaj naprawdę dużo miejsca do tego, żeby pochować różne po prostu rzeczy. Mamy stół czteroosobowy. Osobiście bardzo mi się podobają te fotele oraz ta kanapa w kolorze niebieskim. Ona jest również rozkładana.
Więc w tym domu spokojnie 4 osoby mogą spędzać czas. W oryginale w tym budynku jest dodatkowa dolna sypialnia. Natomiast inwestorom zależało na tym, żebyśmy ich dom dopasowali bezpośrednio do ich potrzeb. Stąd też usunęliśmy tą dodatkową dolną sypialnię, powstał duży salon z aneksem kuchennym, a antresolę przerobiliśmy, aby była w kształcie litery L. Zanim jednak pójdziemy na antresolę, to chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną modyfikację związaną z tym oknem, którą wykonaliśmy specjalnie dla inwestorów. Mianowicie, tradycyjnie to okno dzieli się na 4. Natomiast tutaj, jak widzicie, dzieli się na 3 tafle szkła, z czego ta środkowa tafla jest zarówno uchylna oraz otwierana. Właśnie w ten sposób. Przez to możemy przez duże drzwi balkonowe wyjść na zewnątrz i cieszyć się po prostu super pogodą. Ale na taras przejdziemy sobie może później. Teraz chodźmy na antresolę. Ta antresola jest dużo większa niż typowa antresola w projekcie Mezzanine Smart, ponieważ jest w literę L. Natomiast co my tutaj na tej antresoli mamy? No przede wszystkim duże, wygodne, dwuosobowe łóżko. Zwracam uwagę, że w tym projekcie nie ma tutaj okna, tego trójkąta i tych dwóch kwadratów. Zamiast okna inwestorzy zdecydowali się na jednostkę klimatyzacji i to bardzo dobry ruch. W tym domu są dwie jednostki klimatyzacji, które zarówno chłodzą oczywiście, jak i grzeją. Dodatkowo za ogrzewanie w tym budynku odpowiadają również folie na podczerwień, czyli mamy takie dwa źródła grzania i źródła chłodzenia. Woda w tym budynku, bo o tym Wam nie powiedziałem będąc na dole, jest ogrzewana dzięki przepływowemu ogrzewaczowi wody, czyli wszystko mamy tutaj na prąd, a tak jak we wstępie powiedziałem, rachunki tego domu nie przekroczyły 200 zł za cały rok, dzięki fotowoltaice. Inwestor ma zamontowane panele zarówno na jednej, jak i na drugiej połaci dachu i te panele produkują energię elektryczną ze słońca, przekazując ją do tego budynku i do tych wszystkich sprzętów, które są właśnie tą energią zasilane. Co jeszcze mamy na antresoli, na co chciałbym Wam zwrócić szczególną uwagę? To wysoka ściana kolankowa. Zobaczcie, ja mam 1,80 m i jestem w stanie podejść do ściany praktycznie na wyciągnięcie ręki. Właśnie dzięki wysokiej ścianie kolankowej. Ściana kolankowa to miejsce, w którym dach łączy się ze ścianą budynku. Tak jak wspominałem, ta antresola jest w kształcie litery L, czyli normalnie byłaby dotąd. Natomiast tutaj jest ona przedłużona. Tu, gdzie stoję, stać nie powinienem w normalnym projekcie Mezzanine Smart. Natomiast tutaj mam tą możliwość, że stoję w tym miejscu. I dodatkowo doszło tutaj około 4 metrów kwadratowych, czyli ten dom ma około 52 metrów kwadratowych powierzchni po podłogach versus wersja standardowa, która ma 48, bo w tej standardowej wersji tutaj kończy się ta antresola. Inwestorom jednak zależało na tym, by właśnie mieć tą antresolę w kształcie litery L. Mają tutaj na niej bardzo wygodny fotel, no i przede wszystkim piękny widok z tych dużych frontowych przeszkleń. I taki widok to ja rozumiem. Tak można siedzieć i sobie wypoczywać. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobał ten dom, tak samo jak on mi się podoba. Przeróbki inwestorów w tym projekcie są bardzo przemyślane i bardzo fajnie wykorzystane. Dom o powierzchni zabudowy 35 metrów, który ma ponad 50 metrów po podłodze i możesz go wybudować bez pozwolenia na budowę. Czego chcieć więcej? No może niskich rachunków, ale tutaj są niskie rachunki, bo ten dom za energię elektryczną rocznie nie przekracza wydatków na poziomie 200 zł. Jeżeli byście byli zainteresowani budową takiego domu lub innego z naszej oferty, to zapraszam Was na naszą stronę internetową www.housemart.pl. W zakładkę projekty i wyceny znajdziecie tam kilkanaście w pełni wycenionych tego typu domów w formie bardzo wygodnego i czytelnego konfiguratora. I taka zasada w naszej firmie: to co na stronie, to w umowie. Życzę Wam udanego dnia, trzymajcie się ciepło, a ja jeszcze zobaczę, co inwestor wyhodował w swoim ogródku. Cześć! Housemart. Jesteś u siebie.